Witam serdecznie, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj rozmawiam z panem Przemysławem Klareckim z klubu Tubis. Proszę powiedzieć trzy słowa o tym klubie, no i kto do niego może należeć? Praktycznie każdy może należeć, kto wyraża chęć jakąś tam łowienia i wędkarstwo jest jego i pasją, i hobby. My jesteśmy klubem, niebawem obchodzimy drugie urodziny, więc jesteśmy dość młodym klubem. W naszych szeregach nie tylko są wędkarze morscy, plażowi. Ja i również kilku kolegów też jeździmy, łowimy z łodzi dryfujących. Mamy też sporo spinningowców i kilku takich wyczynowych zawodników z dyscypliny spławikowej, którzy no całkiem nieźle sobie radzą w tej dyscyplinie. Także należeć praktycznie może każdy, kto chce po prostu jeździć gdzieś tam na zawody, rywalizować, no bo ideą klubu i każdego zresztą jest to, że no trzeba propagować dany sport, tak, swoją własną dyscyplinę. Także my skupiamy tam w tej chwili trzy dyscypliny sportowe i mamy około 24 czy 5 członków w tej chwili. Co i jakie muszę spełnić kryteria, jak wygląda od strony finansowej to? No przede wszystkim trzeba być członkiem PZW, bo my jesteśmy sportowym klubem wędkarskim, który jest w strukturach PZW, jesteśmy przy okręgu elbląskim. Trzeba być członkiem PZW, trzeba mieć kartę wędkarską, no, trzeba opłacić składki, akurat składki członkowskie, jeśli chodzi o członkowskie PZW. Składka członkowska w klubie też obowiązuje. Wynosi u nas, w naszym przypadku jest to akurat 50 zł rocznie. I żeby zostać członkiem, to trzeba spełnić te warunki, opłacić składkę, a wcześniej wypełnić odpowiednią deklarację członkowską, żeby po prostu były dane danego zawodnika, danego członka. Tak, to zrozumiałe. Proszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Taki wasz klubowicz... Ile razy no, może skorzystać z tych takich zawodów, jak teraz dzisiaj jesteśmy, tak? Ile macie tych zawodów w skali roku? Takich, które no, zachęcacie tych swoich klubowiczów jakoś mocniej, żeby stawili się na tych zawodach, bo wy będziecie bardziej tłumnie na tych zawodach obecni. Znaczy, tutaj może nie chodzi o zachęcanie, bo przynależność do klubu jest dobrowolna i sam start w zawodach również jest dobrowolny. Samych zawodów surfcastingowych w sezonie tutaj na naszym wybrzeżu, tak, w naszych rejonach, to jest chyba około 20 imprez. Bo policzmy w tym roku na przykład, tak, 5 cykli KLS-u, 4 Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski, to już jest 10. A są jeszcze imprezy towarzyszące typu imprezy takie towarzyskie, tak jak Norda Cup, Piaskowy Dorsz, na początku sezonu jest... Płastuga, zawody organizowane przez klub Pomuchel. Później jest Flondra Helu, organizowana przez klub Bellone. Więc tak sumując to wszystko, no plus jeszcze jakieś mniejsze imprezy sportowe, plażowe, to sumując to jest około 20 imprez w roku. Ja mówię o samym plażowym, bo oczywiście każdy klub, tak samo jak i my, robimy swoje mistrzostwa klubu plażowe, mistrzostwa na przykład klubu kutrowe, mistrzostwa spławikowe, to tych zawodów jest dosyć sporo. Kiedyś to podliczałem, to średnio co drugi tydzień byłem na plaży, co drugi weekend. No to rewelacyjny wynik. Tak się spytam trochę a propos, bo pewnie moi czytelnicy, widzowie wiedzą, że mam problemy, nazwijmy to żołądkowe, jak pływam na kutrach, na wypady na dorsze. Jakiś magiczny sposób na to, żeby 10 godzin nie siedzieć patrząc w niebo, tylko łowić. Nawet najtwardsze wilki morskie chyba sobie z tym też czasami nie radzą. Mam kolegów, którzy pływają na statkach i czasami mają też takie dolegliwości. Ja osobiście z kolegami stosuję tabletki, które nazywają się Differgan. Znaczy się, Differgan to jest składnik leku, tak? Ale to rozumiem, że są takie... Są takie tabletki, 25 mg, bodajże 50 chyba mg. Ja nie pamiętam, my 25, małe czerwone tabletki. Śmiejemy się, że do Matrixa wchodzimy, jak bierzemy czerwoną. Ale do pobaga, no i przede wszystkim trzeba jeść. Skutkuje też, no, w moim przypadku na przykład jedzenie słodyczy. Coś słodkiego. I generalnie trzeba może mniej spożywać płynów i też przestrzegam przed tymi wyskokowymi, bo one jednak odwrotnie działają niż powinny. Jest założenie przede wszystkim tego, tak? Bo człowiek sobie zakłada, że taki płyn niby pomoże, a tak w rzeczywistości od nie pomaga. Słuchajcie, próbowałem szklaneczkę Bimbru, ale słuchajcie, na pewno naprawdę nie pomaga.
Znaczy się tak, on się u mnie utrzymał w żołądku całe 15 minut, więc i tak jest dobrze. Dobra, a teraz z tym jedzeniem, bo rejsy się zaczynają, powiedzmy, wypływamy o 7 rano, to rozumiem, że trzeba być po dobrym śniadaniu. No przydałoby się, ale no nie każdy tak z rana śniadanie lubi jeść, niektórzy nie mogą. Ale ze sobą mówię, zawsze jakieś batoniki trzeba brać ze sobą. No wiadomo, no podstawą to kanapki żony, nie? No chyba, że teściowa jest taka dobra i zrobi. Dobrze. Dzisiaj jesteśmy na ostatnich zawodach z serii KLS. Tutaj widzimy sprzęt pana Przemysława. Proszę trzy słowa dosłownie powiedzieć o tym sprzęcie, jak on się sprawuje i no i co trzeba na takie zawody na plażę zabierać, bo bez czego się nie da obejść. Na takie zawody akurat jak dzisiaj, to podstawową rzeczą to jest dobry ubiór, czapka, polar, kurtki, wszystko przeciwwiatrowe, bo no, jest to dokuczliwe. Ten wiatr już jest przeszywający jednak i dosyć chłodny. Tym bardziej, że dzisiaj no, wieje nam tutaj dość mocno ze wschodu i coraz mocniej zaczyna wiać, nawet do 5 w skali Beauforta. W godzinie 22 może być. Jeśli chodzi o sprzęt, to jest kwestia i temat rzeka, jeśli chodzi o sprzęt. Każdy używa różnego rodzaju wędek, różnych firm, o różnym ciężarze wyrzutu, o różnej akcji. Dużo zawsze sporów jest. No wiadomo, każdy chwali to, co na co łowi, tak? Generalnie większość zawodników używa wędek z przedziału 3,90 m do 4,5 m. Z tego, co ja orientuję się no, na swoich wędkach plus na tym, co koledzy, to większość ludzi używa, większość zawodników wędki o 425-420 cm. O ciężarze wyrzutowym mówię od 150 do 250 do 300 gram. Są to niektóre wędki są czulsze, niektóre są sztywniejsze. Jeśli chodzi o mój sprzęt akurat, no ja w tej chwili jedną wędkę twardszą, którą mam, jest to Dega Instructor. Dość popularny model i swego czasu no taki kultowy. Sygnowany przez braci Grossman. Wielokrotnych mistrzów świata zresztą. A druga wędka jest to wędka no, troszeczkę z niższej półki, tańsza. Jest to Daiwa MK 100 długości 420 cm. Tak się troszeczkę odsunę, żebyście widzieli, jak wygląda dzisiejsze morze. Tam z tyłu, całkiem u góry, mamy rewkę. Ona dosyć daleko jest. Między tą rewką a brzegiem mamy taką rynnę i to rozumiem, że to jest no, dzisiejsze lekarstwo na dzisiejsze brania, ta rynna, co się tutaj znajduje między tą rewą a brzegiem, bo no, w tych warunkach będzie ciężko przerzucić chyba tą rewę. Teoretycznie ta pierwsza rynna to tak, to jest szansa, żeby tutaj coś złowić, pod warunkiem, że ryby będą współpracowały. Ta pierwsza rewka właściwie, no tak, no pierwsza rewka jest w zasięgu rzutów. Udaje mi się przy niektórych rzutach ją przerzucić, ale tylko no, trzeba patrzeć po prostu, żeby rzut wykonywać w tym momencie, kiedy nie ma dość mocnego bocznego wiatru. Bo niestety no, ten wiatr boczny troszeczkę z żyłki robi nam tak zwany balon i ten zestaw jest hamowany i te jednak kilkadziesiąt metrów, nawet do 20 metrów można nie osiągnąć tego wyniku, który by się chciało, tak? Czyli 20 metrów bliżej może ten ciężarek spaść. Nie? Ale no, jest to do przerzucenia, tak? Bo to jest w granicach, nie wiem, około 100 metrów. Dobra, i tajna broń. Co zakładamy na haczek dzisiaj? Mięso. Oczywiście tobiaszek i śledzik. Chwilę ze śledzia, tobiasz i jeszcze krewetka. O, i to jest sposób na to, żeby dzisiaj zdobyć maksimum punktów. No miejmy taką nadzieję, pan Przemek się cieszy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z dzisiejszej plaży. Później zrobimy jeszcze relację z rozdania nagród. Trzymajcie się ciepło, ja idę się gdzieś schować, wiecie, bo tu strasznie wieje. Cześć!